Siemano, siwy Feder, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej. Jadę na agroturystykę koło Milicza i tak naprawdę modlę się, żeby pójść na ryby. Dlaczego? Bo jak to wiecie, z rodziną żona mówi nie, nie bierz wędek, spędzamy czas rodzinnie, bla, bla, bla. Ale wiecie, 4 killery wziąłem, Ringersa, Orange Chocolate, skisłe masło, pikantna kiełbasa, drenan ananas. Więcej nie biorę, troszeczkę peleciku, bo obok jest bardzo, bardzo blisko, tak jakby zajazd u Bartka. I z tego, co widziałem na mapie, już za płotem mam to łowisko, więc jak nie skorzystać, jak dzieci będą spać? Byłoby to grzechem. Czy mi się uda połowić? Bo wiecie, no jak to z żonami, sami dokładnie wiecie. Zobaczymy, trochę widoków, trochę Milicza, może będzie łowienie. Yo! No jesteśmy. Zobaczcie, raj dla dzieci. Tutaj grill. A tu domek, a tu jutro będą sąsiedzi. A tu trampolina, boiska. A tam jest ta zajazd u Bartka i tam jest ten staw. Potem zobaczymy. Fajnie. Chill niesamowity. Zajazd u Bartka, czynne tylko w weekendy, ale może się uda tu przyjść jakoś w tygodniu. Jutro czy pojutrze, tam, czyli czwartek, piątek, na 2 godzinki, bo czynne jest tylko w weekend od 6 do 18, ale z właścicielem może się dogadam. Patrzcie, jaki klimat, sklep tutaj osiedlowy, codenne. Ty, to jest Milicz, to nie jest jakaś przecież wieś. Tam są sulmierzyce. Godziny otwarcia, cios. Tu jest ten zajazd u Bartka, o którym mówiłem. No tu jest taki też plac zabaw dla dzieciaków. No zobaczcie, tu sobie wyjeżdżamy. Poczekajcie chwilę, bo tu auto jedzie. Tu sobie wyjeżdżamy. I tu już jesteśmy na agroturystyce po lewej stronie, więc no czat, czat, czat. O, tu sobie wjeżdżamy. Pyk. O. Kiedyś był lepszy, ale nie jest źle. Wychodzimy z balkonu. Pyk. Tam widać to łowisko. Nie rób czary. Dawaj. Super, jeszcze raz. Radioaktywny napój. To nie łycha, to bimber. Jemy. A mnie na mundial nie wzięli. Trafiamy w poprzeczkę. Czwartkowy poranek, jest pięknie. Słoneczko. Tak można żyć. I zobaczcie, jaki piękny poranek. Woda, a tutaj można zejść sobie ścieżką. A tam już mamy agroturystykę. Dalej? No to chodźcie, zobaczymy. No jest tu śmietnik, obchodzimy dookoła sobie. Fajne te stanowiska nawet. Tak klimatycznie jest. Tu się zrywał. Tak? No. Się zrywał. Tu nawet taka wiata jest, jak będzie padać deszcz czy coś. Zobaczcie. Lokalna, zarośnięta. 20 zł za cały dzień łowienia. O, tam żeby, takie źródełko jest jakby, pompa, żeby woda była natleniona, też spoko. Kolejna wiata. O, na krzesełka, jakaś kukurydza. A nie jakieś śmieci po betach. Świeczka. Fajnie to wygląda, nawet są spławy ryb. Co tutaj jest woda? Wieczorny obchód. Słuchajcie, dzieciaki są tak absorbujące, że nawet nie ma kiedy skoczyć na ryby. Tutaj właśnie sypem jednego. Ale są spławy, widzicie? Są spławy. Hmm.
mamy pomost. Piękny zachód słońca. No i można sobie biesiadować. Gdy Sylwia wjeżdża za mocno. Wycieczka. Stawy milickie. Instrukcja, tak, tam na 14 jest plac zabaw. Na 14 jest plac zabaw? No. No chyba nie ma, ale... No, ale taki klimat wanny trochę. A tu mogą być krokodyle? Klimat wanny. A tu mogą być krokodyle? Nie, no tam może coś być, nie wiem. Tutaj jak dużo do rozmnażania. A tutaj wchodzą... No takie lilie, widzisz? A tutaj wchodzą żaby. Mogą być żaby. No tutaj wchodzą żaby i pływają. No. I skakują do wody. Skakują do wody. Takie bitwy, no. To są takie... To są mewory bitwy. Zostaw go! Nie zrób go. Żona, dawaj. Graj i tańcz. Tańcz jak ci zagram, baby. No. Pięknie, pięknie. Ssaki leśne. Pyk. Ptaki wodno-błotne. O, tam przed chwilą orgia była. Ptaki leśne. Piękne. Drzewa leśne. Jesiotra by mógł sobie zjeść, szczupaczka też. Wszystko można zjeść. Na patelnię tą pygę, karaś srebrzysty, sum, jesiotr, lin, okoń, karp, szczupak, amur biały. Ścieżka zmysłów. No, idziecie, idziecie, ekipa. No to dawać. Fajnie. No macie jakieś siaty na ryby. Podbierak. A podbierak cios. Siaty też porządne. Łódź. A co te miski są do tego? Do czego? Do ryb? Do ważenia. Do ważenia? Taka waga? Tu dobrze zaniali. A tu się kopiesz, a ci przynoszę rybę w zębach. Bo zbywa z nią stosunek, a później ją zjadasz. A, to już zaraz zobaczymy tę rybę. Snopek do połowu węgorzy. Ale jak to działa? A że to rzeczy się one tylko... pewnie tam, wiesz, wpływały w te hasze, jakaś żeby się... Siata tam była chyba jakaś. No tam jakieś padliny wystarczy, żeby wrzucili. No. To jaki klimat do tego? Tego wagary. Piły tylko do cięcia tych jesiotrów chyba, nie? No, nie wiem. Wygląda na jak piła do cięcia jesiotrów. No zaraz, te pułapki, no to co? Ryba ci wpłynie, ale już nie wylezie, nie? Zobacz. No nie, taka pułapka, no. A bo tu cieniutkie wejście. Tak, cienkie wejście i tam się zamykało. A tu chyba te, to upygi chyba są. Księgi, księga historii gospodarstwa. Siatka planktonowa, butelka do czerpania wody stawowej, termometr, stół, czerpaki. Rękawice? Nie, co?
Nie, to są jakieś kleszczki do wyrobu sieci. A nawet nie widać, lin mały. Ten mały karp. Coś takiego, tego szybkiego. Teraz tą siatę pokażemy. Tam wpadają ryby pewnie, nawet na 100%. I no i tu się zatrzymują. Ty, to są podbieraki. Worek, sak na ryby. Tu jest taki podbierak, kłonia. Siatki ręczne. To się kłonia nazywało, no w nim wiem. Kłonia prostokątna. Patrz, jaki człowiek ciemny jest. Takie siaty. To są też zarzucane, a gdzie się powróci i czy ty? To ten. Zarzucę takie to, siatę i ściągnę. Inspektor Gadżet. Michał, przewodnik, opowiadaj, co tu jest. Co tu jest? To jest waga do kokainy. Tu mamy bimbrownię. Bimbrownię? A tu? To jest jakie to ciężkie. Tu wyławiamy koks. Koks, tak? Tak. 5-kilowe paczki prosto z Kolumbii. Ty patrz, jakie to ciężkie. To są jeszcze cięższe, do połowy marihuany. To są zrzuty, tu ważymy. Największy ostatnio z Kolumbii transport, 3,5 tony. Wyłowiliśmy. Tu się szatkuje. Na wagę już czysty proch. Pakujemy w takie duże ryby i wysyłamy na zachód. No, interes kurwa się kręci, nie? Kolejne muzeum tradycji rybactwa Stawów Mielickich Doliny Baryczy. Dyrektor przedsiębiorca w sprawach indywidualnych przyjmuje w poniedziałki. Aha, dobra, w godzinach 8:10. Okej. Pan karp naklejkę na telefonie. Następne pomieszczenie. A. I tutaj klimat telewizora, nie? No tak, no ale wiesz, no nic nie, tu nic nie płacisz, nie? Za wejście, no ale no, na pewno jest jakieś dofinansowanie, musiało to być, nie? Sylwia, fajnie jest? Przejdźcie. Czemu mnie na kraju się grzywałam? I pewnie mi zaraz coś tam wyrobić. Jeszcze jedno pomieszczenie. Stanówki. Fajne, fajne. Księga stawowa. Co tu się zapisuje? Inne roczniki, a 76 do 85, jestem 86. No i tu rybki, ale też nie są po polsku napisane. Nie wiem, w jakim to jest języku, Boże, a to jest łacina. Cyk zabiegów, nikoś nie przesuwaj tego, bo wywalisz. No i waga, no to taka jak u zwykłego lekarza. Ciotka! Ciotka, ja nie wiem, czy dasz radę. Piękny klimat. Ale by tu imprezki wjeżdżały. Wędkowanie plus imprezki. O, tam zresztą pan wędkuje. Tu tutaj coś się robi. Na razie to się śmieci jakieś palą. Rozpalają. Piątek 18, akurat zaczęło padać. Zobaczcie, maczóweczka. Na metodę będzie. I raj obisłam. A nie masz na przykład. Czyli masz nie łowić.
Pada deszczek, więc nie łowimy. Nie no, łowimy. Viking był, Shimano, Jackson z takich firm przyziemnych, nie? I Jackson. Ale lepiej, no to mówię Jackson. No, prostota. Michał, będą brały czy nie? Niku ja. No nie, no. Stare. Mięsiarze, nie? Mikado Lexus. To nie jest, wiesz, to nie... Mikado? No to nie jest Feder, to jest taka maczówka bardziej, nie? A ja tam się znam. Na Stabowicach jest fajnie, no tylko jakby tam nie trzepali tej ryby, tak. Gdzie my byliśmy na tym spacerze, tak wyremontowali. No, no tak, no wiem gdzie. I ten budyneczek jest taki, od ulicy praktycznie, taki betonowy. No jest. Znaczy nie betonowy, ale wiem o co ci chodzi. Murowany. No. Blisko od samej ulicy, nie? Wycieczka, uśmiech. Nikoś, uśmiech. Kacper, uśmiech. I leje. A na razie taki leszczyk wpadł. Się trzeba dawać do siatki i potem oddawać właścicielowi. Dziwna ta siatka, ale co zrobić, taką tu mają. O, Marcin. Dawidek tu nam pilnuje. Ananas. Ananas poszło. Uwaga. Co ja tu? Jakiś wieloryb chyba. Chyba wieloryba. Szczytówka. Lata. O, jest. Szczytówka, i zaraz tata wpadnie do wody. Jest, Marcin walczy. To chyba coś większego niż ten leszczyk to był. Albo coś na pewno silniejszego. Leci. Dawidku, spokojnie. A tam jest przed pomostem. O, tu. Do żyłki, nie? No. Mocno. Styropeks. To jest styropek. Nie, jakiś brud. Nie zatrzymuję, wiesz, nie mogę ciągnąć mocno, żeby się nie zerwała, wiesz? Jest, widzę, o. To ten, jakiś karpiol chyba, albo duży leszczo. A tu nie ma białych amurów? Karpiu. Karpiu. Jest, siedzi. Siedzi. Karpio, trzymaj. Karpio. Siedzi, karpio. Do siebie. Nie pociągaj do góry, bo pęknie podbierak. Karpio. Uwaga, jest. Wyciągnięty jest karpik. Proszę bardzo. Chłopaki, możecie dotknąć karpika szybko. Ostrożnie. Pogłaskać. Pogłasz karpika. Dawaj, szybko, bo go trzeba też do wody wypuścić. Nikoś dotknie może karpika też. Dobra, wrzucamy go z powrotem do wody. Trochę. Dziękuję. Chodź. Poszedł.